Witajcie. Na początek zajmiemy się gaźnikiem. Na no oglądałem się filmów w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy myją gaźniki w myjkach ultradźwiękowych. Zakupiłem na Allegro oczywiście płyn, który miał sprawę nam załatwić w 100%, miał posiadać inhibitory korozji i jak pomyślałem, tak zrobiłem i wrzuciłem gaźnik. Do kąpieli. Po 30 minutach, może trochę dłużej, yy, w temperaturze około 70 stopni, gaźnik się nawet jakoś, jakoś odmył. Ale niestety tego samego dnia nie zdążyłem go rozebrać na części. I to był ogromny błąd. Następnego dnia, gdy go rozebrałem, okazało się, że w komorze pływakowej i, i w różnych kanałach zostało bardzo dużo tego roztworu i spowodował on gigantyczną korozję elementów oraz jakieś dziwne, białe, grube wykwity, które były twarde. Cały gaźnik musiałem wyszczotkować za karę dremelem, wyczyścić wszystkie dysze, ale jakoś się udało. Na ten moment jedyny problem, jaki zauważam w pracy gaźnika, to lekkie poszarpywanie przy przyspieszaniu zdolnych obrotów. Nie jest to wina ani zapłonu, musi być to wina ubogiego składu mieszanki przy przyspieszaniu, ale to wszystko się jeszcze rozwiąże. Rozbiorę go jeszcze raz i sprawdzę. W następnym etapie zająłem się tylnymi hamulcami. I oczywiście był ktoś tutaj przede mną i narobił ogromnych szkód. Otóż najgorzej było w prawym bębnie, którego widzicie zdjęcia. Jak zobaczycie w prawym górnym narożniku widać cały mechanizm samoregulatora. I to źle, że go widać, bo powinien być pod szczękami i w lustrzanym odbiciu. No ale Niemcom to nie przeszkadzało. I obcięli wszystko, co blokowało działanie tego systemu, a całą resztę złożyli odwrotnie. W bonusie zniszczyli jeszcze piastę w taki magiczny sposób, który jest trudny do wyjaśnienia. Wydaje mi się, że na piaście zostało im łożysko, tak jak na zdjęciu, ale nie potrafili go zdjąć albo nie mieli odklejacza do łożysk, więc stwierdzi, że go rozkują chyba przecinakiem. No i może im się udało, ale przy okazji rozkuli cały czop, robiąc na nim grube rysy, takie, że ja też miałem problem ze zdjęciem tego łożyska. A potem miałem kolejny problem z jego włożeniem. Ale nie był to koniec problemów, bo chwilę później okazało się, że samochód ma zerwaną linkę lewego hamulca, ale to widzieliśmy w jednym filmie. Ale i to nie był koniec ciekawostek, Otóż chciałem zobaczyć, jakie cylinderki były fabrycznie założone jakiej średnicy, ponieważ w katalogach występowały średnice 17,9 i 15. Było niby rozróżnienie, że cylinderki 17 i9 są przeznaczone do samochodów z korektorem siły hamowania. Mój takowego nie posiada, gdyż jest to końcowa wersja kryzysowa, na której oszczędzali jak się dało. Ku mojemu zdziwieniu, lewy cylinderek miał y, średnicę 15, a prawy 17,9. I jak to wytłumaczyć? <grytanie> jak y, w Niemczech przeszło to próbę na rolkach? Przecież... Ta różnica średnic generowała duże rozbieżności w sile hamowania, a jednak jakoś im się to udało. Dalszą część naprawy musiałem rozpocząć od przejrzenia literatury. Szczęśliwie udało mi się zakupić książkę w języku angielskim Hayensa, który ma świetne rysunki. Po obejrzeniu jak wszystko powinno być złożone, zacząłem naprawiać sytuację, którą zostałem. Udało mi się zakupić sprężyny, gwoździe mocujące, cylinderki, ale nie da się kupić niestety ani rozpieraków, ani samoregulatorów, więc trzeba było je naprawić. Samoregulatory były pogięte, poniszczone i miały słabe frezy, ale to udało się szybko ogarnąć. Rozpieraki, które zostały uszkodzone przez złożenie wszystkiego na siłę, udało się wyprostować. Jeden trzeba było zespawać. Wszystko oddałem do ocynku galwanicznego. Przeczuwając, że mogą być problemy, dwa bolce mocujące samoregulatory oddałem luzem, tak by do mnie wróciły. Niestety wrócił tylko jeden. To zmusiło mnie do skorzystania z usług tokarza, któremu zawiozłem śrubę ze stali nierdzewnej o nieco większej średnicy, z której nowy bolec został wytoczony. Wszystko udało się poskładać. Przyszła kolej na następne naprawy. W ten sposób docieramy do bębnów hamulcowych. Oryginalne bębny, które były na samochodzie, Miały dobrą średnicę, więc postanowiłem, że je wypiaskuję, wyczyszczę, a następnie oddam do lakieru proszkowego. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Gdy wziąłem się za wymianę łożysk, okazało się, że i tam Niemcy byli i również poniszczyli bieżnie i gniazda mocujące, łożysk, w których mocowane są łożyska. Bałem się wbić nowe łożyska na niepewne gniazda. Więc stwierdziłem, że trzeba zakupić nowe bębny. I to też mi się udało, bez problemu. Kupiłem też cztery komplety łożysk y, firmy Optimalna Allegro, ale z różnych źródeł. Dwa pierwsze przyszły z jednego źródła, ale stwierdziłem, że nie będę ich montować, ponieważ miały uszczelniacze różnego koloru, pochodziły z różnych serii. Jeden uszczelniacz był czarny, drugi uszczelniacz był niebieski. Zatem, zakupione kolejne dwa komplety z Allegro okazały się super. Oba uszczelniacze były czarne. Gdy zacząłem wbijać łożyska i osadziłem wszystkie cztery bieżnie, zorientowałem się, że zostałem zrobiony w Karola, ponieważ łożyska, które wbiłem. Oprócz pudełka z Optimalem nie miałem nic wspólnego. Dwa łożyska były firmy CX, a dwa były tak podłej i marnej jakości, że producent się nawet na nich nie podpisał. Dla porównania, wziąłem łożyska z pierwszej partii, i na każdym było wypalone czy tam wytłoczone logo Optimala. No, ale tak już musiało zostać, gdyż nowe bębny nie przewidują wymiany łożysk, gdyż nie mają kanałów, który, przez które się je wybija bieżnie. Stwierdziłem, że samochód i tak y, nie będzie robił dużo kilometrów, więc nawet takie szmatławe łożyska jakoś dadzą radę. Powolnymi krokami jakoś udało się wszystko poskładać. Taka forma blogu została wymuszona tym, że panu, panował w tym czasie kolanowirus, a ja miałem też inne problemy medyczne, więc wszystko było robione w pośpiechu i w bardzo szybkich i krótkich seriach.